Witam serdecznie. Dzisiaj kolejna rozmowa z kolejną osobą pasji, pasjonatem tym razem szachów, Marcin Tazbir, arcymistrz od 2013 roku. Zgadza się? Zgadza się. Tak, dokładnie. Osoba, która reprezentowała kraj na wielu międzynarodowych zawodach, wielokrotny mistrz Polski w różnych formułach szachowych. Osoba, która o szachach w Polsce ma bardzo dużo do powiedzenia, szczególnie, że w pewnym momencie bodajże byłeś na 16 pozycji w rankingu polskich zawodników. Marcinie, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Może ja tylko przedstawiłem Ciebie, wprowadziłem tak naprawdę mówiąc tylko kilka słów, ale może Ciebie zapytam i poproszę, kim jest Marcin Tazbir? To jest bardzo trudne filozoficzne pytanie. Natomiast szachy gram właściwie od zawsze, od mniej więcej 4 roku życia. Teraz w tym roku będę skończył 35 prawdopodobnie. Także no, ponad 30 lat można powiedzieć już gram. W turniejach występuję rzeczywiście od 20 kilku lat, bo pierwszym moim takim poważniejszym turniejem, że tak powiem, w cudzysłowie, były Mistrzostwa Polski Przedszkolaków, czyli jak miałem lat powiedzmy 5 lub 6. Także gracz w turniejach rzeczywiście gram od wielu lat. Występowałem w ligach zagranicznych, w polskiej lidze oczywiście też. Jestem nawet z drużyną Polonii Wrocław. Już trzeci raz z rzędu zdobyliśmy tytuł Mistrzów Polski. Dodatkowo grałem w ligach czeskiej, słowackiej, niemieckiej oraz lidze fińskiej, co ciekawe. Także kilka zagranicznych lig też już zwiedziłem, w niektórych dalej występuję. Takie największe moje sukcesy to na pewno czwarte miejsce, oprócz oczywiście tych, które wymieniłeś, czwarte miejsce w jednym z największych turniejów w Europie, który się odbywał, Capella Con we Francji, bądź wygranie w kategorii rankingowej, przepraszam, zajęcie drugiego miejsca, przepraszam, w kategorii rankingowej w turnieju Millionaire Chess w Las Vegas. Także no, trochę tego było. Oczywiście też reprezentowałem Polskę rzeczywiście na wielu zawodach. I najcenniejszy sukces drużynowy w reprezentacji Polski był to bez wątpienia srebrny medal drużynowo, a indywidualnie brązowy akademickich Mistrzostw Świata w Kazaniu w 2013 roku. Przepraszam, nie pamiętam tak dokładnie z głowy i to, Jasne. że powiedziałeś, że byłem 16 w kraju prawdopodobnie. Możliwe, nie wiem, nie śledzę, że tak powiem, na tyle często, teraz raz w miesiącu się zmienia ranking w szachach. Są publikowane nowe listy międzynarodowego rankingu szachowego, że po prostu tego nie śledzę. Kiedyś, jak było to powiedzmy raz na rok, raz na pół roku, to owszem, śledziłem czołówkę światową, patrzyłem. Teraz jest to na tyle częsta zmiana, że po prostu przestałem aż tak się tym interesować, aż tak przywiązywać do tego wagi. Marcinie, takie pytanie, bo tak, szachy to jest coś, z czego być może najczęściej ciebie ludzie kojarzą, znają. A gdybym zapytał, czym zajmuje się Marcin Tazbir na co dzień? Na co dzień? Rozwojem siebie. Natomiast zawodowo jestem trenerem obecnie szachowym, prowadzę zajęcia online obecnie w 100%. Są to osoby w różnym wieku, z różnych krajów, bo mam i z Ameryki, i z Iranu, i z Singapuru, z Wielkiej Brytanii zawodników, także i z Polski oczywiście też juniorów. Lubię to, szczerze mówiąc. Lubię dzielić się swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami, szczególnie z ludźmi młodszymi, którzy kształtuje się ich osobowość. I myślę, że czasem jestem w stanie coś podpowiedzieć, mimo że dla niektórych jestem dziadersem, bo po prostu różnica wieku jest no, znacząca, tak? W ich wieku, myśląc o ludziach w moim wieku obecnym, myślałem, że właściwie to już, no, właściwie po co, no, no żyje, tak, no nie jest jeszcze stary, ale już przecież właściwie w wieku moich rodziców bez mała za chwilę, tak? Także już jest stary po prostu. Natomiast zauważyłem dopiero później, że to tak troszeczkę się, perspektywa bardzo się zmienia. Także staram się po prostu też siebie rozwijać na co dzień, jako osobę, czy to poprzez sport, czy naukę języków obcych.
czy czytanie książek. To jest coś, co sprawia mi też frajdę. Okej. Okay. Marcina, czy pamiętasz, jak to się zaczęło z tymi szachami? Bo no, jest to niewątpliwie pasja, która, no, jak z tego co powiedziałeś, stała się twoim zawodem, prawda? To jest twój chleb Tak. powszedni, a to się zmieniło generalnie w twój zawód. A jak to się zaczęło? Czy pamiętasz ten moment, jak to się zaczęło? Nie, raczej nie powinienem nawet tego pamiętać, dlatego że z tego co wiem, z tego co mi przekazała rodzina, w wieku mniej więcej 3,5 roku, nudziło się mi jako dziecku małemu, a byłem u babci. Babcia po prostu miała szachy. I na początku babcia zaczęła właśnie ze mną grać, ale to było na zasadzie totalnej zabawy, dostawiania figur, zdejmowania figur, takiej totalnej zabawy. I dopiero jak mój tata to zobaczył, któregoś dnia przyszedł po mnie właśnie odebrać od babci i powiedział, że tak nie może być, żeby dziecko uczyć oszukiwania, więc albo poważnie, albo w ogóle nie grajcie. I w tym wieku, powiedzmy tam 3,5, 4, może 4,5 roku, dotarło do mnie, że tak powiem, jako do takiego dzieciaka, że to może być coś, że to jest coś fajnego. I że nie warto oszukiwać. Od razu pierwsza taka lekcja to była, tak? Mimochodem to było podane. To nie było nacisku nigdy ze strony moich rodziców na szachy. Wsparcie było zdecydowanie bardzo dużo. Moja mama ze mną jeździła po turniejach. No i też oczywiście budżet domowy też był dosyć mocno pode mnie podciągnięty. Tak jest. A z uwagi na, też trzeba powiedzieć od razu, miałem dwóch starszych braci, którzy też przecież mieli swoje potrzeby, też swoje pasje. Bądź też studia i tak dalej, no trzeba było to jakoś spiąć. Rodzicom się, no, udało moim zdaniem. Także tak to się mniej więcej zaczęło. Później zacząłem jeździć na turnieje. Niestety województwo łódzkie w moich czasach, teraz lepiej, jest lepiej, ale dalej jest dużo do zrobienia, nie wysyłało za bardzo kadry juniorów na turnieje, nie było z kim jechać, więc dlatego rodzic musiał jechać. W innych województwach, w innych ośrodkach to jest tak, że po prostu jest kadra juniorów na przykład, kadra młodzików, do której łapałbym się z moimi sukcesami za czasów juniorskich do właściwie każdej. Jeździli w grupach jakichś z opiekunem. Także też to odciąża od razu rodziców. To są te koszta, o których tak naprawdę się nie myśli przy wyjazdach na różne zawody sportowe. Ja nie mówię tutaj tylko o szachach, bo i tak szach uważam są sportem dosyć... No są niby niszowym, ale nie do końca. Ostatnio bardzo duży boom na nie jest, ale nie wymagają aż tak dużego nakładu finansowego, jak niektóre inne sporty, gdzie trzeba specjalistyczny sprzęt mieć przygotowany, bądź boisko, bądź pływalnie, wynajęte tory i tak dalej. Szachy to jest tak naprawdę szachownica. Największym kosztem jest turniej oraz opłacenie trenera, tak naprawdę. Także to nie są aż tak duże koszta, natomiast na pewno jest to też na pewnym poziomie, może to być ograniczenie. Jasne. No tak jak powiedziałeś, w niektórych dyscyplinach sportu, z racji tego, że chociażby mam styczność z końmi, no tutaj koszty są faktycznie horrendalnie wysokie, gdzie chociażby Dokładnie. sam zakup konia czy wyjazd na zawody wiąże się z, powiedzmy, z takim już, bym powiedział, całym taborem, który jedzie gdzieś tam. I wiezie tego konia, i to są już faktycznie duże koszty. No Maciej, oraz utrzymanie, samo utrzymanie przecież tak dużego zwierzęcia to jest też przecież trzeba mieć gdzie i trzeba jeszcze odpowiednio żywić i tak dalej. Także no zdaję właśnie. sobie sprawę, moja koleżanka z liceum, jej tata startował właśnie prawdopodobnie chyba otarł się o to, żeby na Olimpiadzie Polskę reprezentować właśnie w O proszę. ujeżdżaniu koni, także. O proszę. No właśnie. Wydaje mi się, że utrzymanie koni w szachach jest zdecydowanie tańsze, z tego co powiedziałeś. Raczej tak, raczej tak. Tak. Chociażby pamiętam tak samo, oczywiście w szachy grałem, powiedzmy do jakiegoś tam momentu w życiu, ale faktycznie wspominam te emocje, rywalizacje, powiedzmy ostatnie rundy, ostatnie parowania, to są takie momenty, czy ostatnie dwie, trzy rundy, które powiedzmy będą rzutowały na wynik i ostateczną pozycję w turnieju. A Marcinie, pamiętasz taki moment, kiedy to był taki moment, kiedy ty jako młody człowiek potraktowałeś to tak naprawdę poważnie, kiedy stwierdziłeś, że a to być może jest tak, że to będzie mój sposób na życie? Oj, to nie było tak, że to będzie mój sposób na życie. Wiedziałem, że to będzie bardzo ważny element mojego życia. Gdzieś tak mniej więcej w wieku lat 16 już zdałem sobie sprawę, że naprawdę mogę coś osiągnąć, że już osiągnąłem jakiś tam tytuł mistrza Polski do lat 10, później właśnie do 16 i wtedy już wiedziałem, że
To będzie mi towarzyszyło do końca życia. Zresztą dzięki szachom poznałem wielu bardzo ciekawych ludzi, sporo starszych też od siebie. Sporo się dzięki temu mogłem w dosyć młodym wieku nauczyć właśnie obcowania, przebywania z ludźmi starszymi. To jest właśnie fajne, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, że posiadamy tak naprawdę własny slang i dziecko małe może dyskutować z osobą dorosłą, przeciwnikiem, tak, to jest wiadomo, to może być mały dzieciaczek kontra bardzo zaawansowany wiekiem senior. I oni mogą dyskutować we własnym języku, a rodzice tego dziecka nie zrozumieją, o co chodzi tak naprawdę. A te dwie osoby, które łączy pasja i dzieli powiedzmy 70 lat nawet, czy więcej, one mogą się spokojnie dogadać. Tak? Natomiast wracając do pytania, czy kiedy pomyślałem, myślę, że dopiero tak naprawdę jak skończyłem studia, bo do pewnego momentu udawało mi się łączyć szachy. Wiedziałem, że nie będę zawodowym szachistą na zasadzie takiej, że będę żył tylko i wyłącznie z grania. Bo po prostu uznałem w pewnym momencie, zauważyłem, że jestem po prostu za słaby. Tak? Powiedzmy, byłem w Polsce powiedzmy 16, czyli na świecie powiedzmy tam 400, tak? Na miejscu 400. To trochę za mało, szczerze mówiąc, żeby godnie i bezproblemowo żyć, tak? Trochę przerażała mnie taka wizja, że właśnie to, co mówiłeś, napięcie w ostatniej rundzie, fajnie, jeśli się ma, że tak powiem, poduszkę finansową, tak? Jako osoba, jako dziecko nie myśli się o tym. Jako osoba dorosła musiałbym przewidywać, że co się stanie, jeśli nie wygram jakiejś partii albo na ostatniej prostej się potknę, tak? To jest właśnie ten problem psychologiczny, którego ja nie umiałem pokonać, dlatego że zbyt się trochę tego bałem, szczerze mówiąc. To jest bardzo fajny dodatek, jeśli chodzi o grę, ale z drugiej strony wtedy ciężko to łączyć z czymś innym, tak? I granie i jeszcze coś, dlatego że żeby grać na odpowiednim poziomie, też trzeba oczywiście trenować, trzeba cały czas być na bieżąco z tymi z trendami debiutowymi, czyli otwarciami, trzeba cały czas trenować technikę liczenia wariantów, czyli przewidywanie na odpowiednim poziomie, co zagra przeciwnik, co ja mam wtedy zagrać, plus powtarzanie sobie jeszcze później takich podstawowych chociaż zakończeń partii, końcówek, to cały czas bardzo dużo czasu kosztuje i energii. I później jeszcze dodatkowo jeszcze coś robić i to, ja sobie tego nie wyobrażam, żeby ktoś mógł łączyć zawodowe granie w szachy jeszcze z jakąś inną profesją. Dlatego po prostu uznałem, że to będzie na pewno bardzo ważna część mojego życia, natomiast później dopiero, to jak zwykle w życiu przypadek zdecydował, zadzwonił do mnie jeden z trenerów z Polskiego Związku Szachowego, zapytał, czy bym nie pojechał z juniorami na jakiś wyjazd na Mistrzostwa Europy drużynowej juniorów. Akurat byłem gdzieś tam po studiach, czy właściwie właśnie kończyłem studia, musiałem się zastanowić. No i uznałem, że taki wyjazd jest okej, dlatego że po pierwsze coś tam sobie zarobię, a po drugie jest to coś, co lubię, także tak zacznę. I z uwagi na to, że zawodnikiem byłem dobrym, wtedy lepszym niż teraz na pewno, pomagałem oczywiście na tyle, na ile potrafiłem tym zawodnikom i psychicznie, i szachowo też głównie. I spodobało mi się to po prostu. Uznałem, że czemu tego nie spróbować. I później rzeczywiście lepiej, gorzej. Już też miałem też chwilę zwątpienia takie, czy ta trenerka to jest dla mnie, bo nie było takiego zainteresowania, jak myślałem, że będzie. No i zadziałała poczta pantoflowa tak naprawdę. Tak? I ktoś mnie polecił, że tutaj gdzieś mieszkam i że zacznę trenować z kimś i tak dalej. I nagle z jednej, dwóch, trzech osób zrobiło się tam osób 8, 10. I tak to po prostu się potoczyło i po prostu wtedy uznałem, że okej, idę w szachy. Jasne. Czyli coś, co lubię i coś, co sprawia mi frajdę i żyję tym rzeczywiście. To nie jest dla mnie odbędnienie tej pracy. No, przepraszam za takie słowa, ale no tak nie próbowałem. Na 3 miesiące poszedłem na bezpłatny staż. Ale nie czułem, że to jest coś, co mnie rajcuje, co będzie fajne. Znaczy wiadomo, no bezpłatne, ale nawet siedzenie po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, to nie było coś, co by mi sprawiało radość. Ja się naprawdę męczyłem. Także takim korposzczurem, tak jak mówiłem, przepraszam za to słowo, wiedziałem, że nie zostanę. Okej. Jasne. Marcin, powiedziałeś ciekawą rzecz. Bardzo od razu ją wychwyciłem.
Kiedyś byłeś lepszym zawodnikiem niż teraz. To znaczy, że powiedzmy, mówiłeś o tym, że to wymaga treningu. Czy to wynika z tego faktu, że już teraz nie trenujesz tyle, co wcześniej? Jeżeli tak, ile to Tak. godzin wymaga? Żeby rzeczywiście na tym poziomie takim wysokim bardzo się utrzymać, myślę, że przynajmniej 6 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu, ale to pracę oczywiście mówię. Ja rozróżniam siedzenie w pracy 8 godzin, a pracy 6 godzin. Bo ta praca 6-godzinna, bo ktoś tam mi powiedział, że miałem akurat 8 godzin zajęć, czyli 4 bloki po 2 godziny z kimś. Cztery bloki po 2 godziny i 15 minut przerwy między nimi. Ja byłem mega zmęczony już po 6 godzinach. Ja mówię, że już ledwo, ledwo. I ktoś mi mówi, no widzisz, a niektórzy codziennie tak pracują po 8 godzin. Ja mówię, nie, 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 nie. Oni mają płacone za 8 godzin. Nie pracują 8 godzin. Rzadko kiedy jest tak, że ktoś rzeczywiście od deski do deski te 8 godzin siedzi, jest skoncentrowany i tylko tym się zajmuje. Dlatego mówię, 6 godzin moim zdaniem takiej wzmożonej na wysokich obrotach pracy. Oczywiście teraz jest troszeczkę inaczej niż kiedyś. Komputery, silniki, internet, przepływ informacji jest niesamowicie szybki. Kiedyś samemu trzeba było trochę dochodzić do pewnych rozwiązań, że tutaj będzie taki ruch dobra, a tutaj taki. Teraz dziecko 10-letnie to, czy kilkuletnie może włączyć silnik na komórce nawet i on będzie miał większą siłę gry niż mistrz świata. Dlatego zupełnie co innego. I później trzeba wybrać, to już jest właśnie sztuka pracowania z komputerami. Trzeba umieć wybrać wariant, w wariancie ruch, który będzie zaskoczeniem dla człowieka przy szachownicy. Bo jeśli obaj będą przygotowywali się na tym samym poziomie, że tak powiem, będą przygotowani zawodnicy i ten sam program, tego samego programu użyją analitycznego silnika szachowego, no to oni zremisują prędzej czy później, bo gdzieś to będzie zawsze dążyło do wyrównania. No zresztą jak w całym wszechświecie, tak? Yin, yang i tak dalej. Ale jeśli chodzi o szachy, żebyśmy nie odpłynęli za bardzo. Dlatego trzeba próbować wywieźć w pole przeciwnika, zagrać mu taki ruch, który nie był na przykład jako pierwsza rekomendacja podany, ale wiedzieć po co się go wykonało. Tak? I wtedy spróbować, żeby przeciwnik albo zapomni, to też jest duża, duża sztuka, bo oprócz tego, że się przygotuje materiał jakiś, to trzeba go cały czas pamiętać. To jest nieprawdopodobna praca i o tym mówi na przykład Janek Duda, najlepszy obecnie szachista polski, że on ma gorszą pamięć od tych zawodników z topu świata. Nie jest w stanie zapamiętać tyle, co oni. Także oprócz fenomenalnej, oprócz potrzeby fizycznej, fizycznej siły tak naprawdę, żeby wysiedzieć skoncentrowanym przez te kilka godzin ładnych przy szachownicy, jeszcze trzeba mieć niesamowitą pamięć. I tutaj jest coś, mnie też tego brakowało. Czułem, że po prostu nie mam aż tak pojemnej pamięci, nie jestem w stanie tak na szybko się czegoś nauczyć. Tak jak miałem kolegę, który obaj byliśmy uczestnikami Młodzieżowej Akademii Szachowej przy Polskim Związku Szachowym. I on na przykład miał tak, że z Globusa, wtedy jeszcze internetu za bardzo nie było, wypisał sobie wszystkie stolice świata. Przeczytał je jeszcze raz i już je umiał. Ale dla mnie to było niepojęte. Próbowałem się ich uczyć powiedzmy 3 godziny i dużo mniej zapamiętałem, mimo że tylko się na tym koncentrowałem. Także to też jest bardzo ważny aspekt w szachach. Pamięć, predyspozycje wrodzone może, ciężko to, może zabrakło też treningu tego. No nie umiałem, nie miałem takiego nauczyciela od pamięci. Tak? Miałem jednego trenera szachowego. A teraz sztab cały składa się oprócz tych zawodników. Zawodnik gra, natomiast zanim on zagra partię, to jego sztab szkoleniowy, trzech, czterech arcymistrzów bardzo silnych, przygotowuje mu propozycje. Zagrasz to, albo to, albo to. Mamy takie propozycje na jutro. I mówię na przykład w meczu o Mistrzostwo Świata. Plus fizjoterapeuta jakiś, plus od sportu oczywiście, plus psycholog. Także może to być psychoterapeuta. Bardzo się to też rozwinęło. To już jest cały sztab zawodników i cały sztab trenerski. Nie mówię oczywiście o poziomie Mistrzostw Polski lat 10, 12, tak? Gdzie bardzo dużą oczywiście rolę psychologa spełnia rodzic. Trener też oczywiście musi umieć przemawiać do takiego młodego człowieka, no, który inaczej jeszcze troszeczkę rozumuje, tak? To jest duża sztuka, uważam w ogóle. Tak, no bardzo ważna rzecz, bo wiesz, to jest to, że uważam, że każdy z nas zresztą
ma w sobie takie, zresztą wiesz, jako hipnoterapeuta kliniczny zawsze powtarzam, że podświadomość to jest takie małe dziecko, które zawsze musi widzieć coś takiego satysfakcjonującego, ciekawego w tym, co się robi. Jak uważasz, właśnie powinno się podchodzić jako rodzic do pasji dziecka, żeby właśnie nie zgasić tego entuzjazmu, bo to jest bardzo często, wiesz, ja pamiętam doskonale z własnego doświadczenia, taka presja rodziców na wyniki, czy pamiętam to jak dzisiaj, takie pouczanie, wiesz, dawanie wykładów. To mnie strasznie spalało. Jak ty na przykład rekomendujesz rodzicom? Bo rozumiem, że twoja praca trenera to jest trochę praca z rodzicami, nie? Trochę praca z Też dziećmi. oczywiście. Tak, zdecydowanie. W ogóle, żeby był sukces w szachach czy w jakimkolwiek sporcie, musi być właśnie korelacja talentu dziecka i chęci pracy. To jest bardzo, bardzo ważne, Tak jest. bo rodzic może bardzo chcieć, a dziecko może nie chcieć i z tego nic nie będzie raczej na dłuższą metę. Rodzic, który rozumie, że jest rodzicem, ma być jego rolą ma być bardziej psychologiczne wsparcie tego dziecka, oczywiście finansowe też, no to jest samo przez się rozumie. Oraz trenera, który ma być mentorem, nauczycielem tej właśnie dziedziny. I takie u mnie na szczęście tego u rodziców nie było, było zawsze duże wsparcie, ale widziałem nieraz, nie dwa, destrukcyjną rolę rodzica, gdzie krzyczał na to dziecko, które już w ogóle było załamane, bo ja uważam, że do pewnego momentu młody człowiek gra w szachy bądź inny sport uprawia dla rodziców, żeby spełnić jego oczekiwania jakieś podświadomie, tak dopiero później wraz z dojrzewaniem wzrasta samoświadomość takiego młodego człowieka i to on wtedy już chce grać, to on chce osiągnąć sukces. Nieraz jest tak, że są też patologiczne przykłady. Pamiętam na Mistrzostwach Polski do lat 6 właśnie, to mi zapadło w pamięć, nie będę wymieniał nazwiska tego chłopca, bo pamiętam skąd z Krakowa byli ci rodzice i on też, pamiętam nazwisko, nie ma żadnego znaczenia, on już nie gra dawno i rodzice na przykład kazali oszukiwać temu dziecku, że ono ma wygrać zdejmując figury dzieciom. Do lat 6 nie ma zapisu, dlatego że dzieci nie potrafią wtedy jeszcze pisać, nie prowadzi się notacji. Normalnie w partiach długich prowadzi się notację szachową po to, żeby odtworzyć później, jak partia przebiegała, bądź właśnie w spornych sytuacjach, żeby odtworzyć. Natomiast na zawodach takich dzieci nie ma czegoś takiego, nie ma zapisu i nie ma jak udowodnić, że ktoś oszukiwał. A tutaj był krzyk na dziecko, dlatego że ono nie wygrało i kazali mu normalnie po prostu oszukiwać. Wiadomo było, że to nie ma żadnego sensu i że to się na pewno źle skończy i to no, zupełny absurd w ogóle, ale też i takie przykłady się zdarzają. Są też rodzice oczywiście właśnie, którzy nie znając się tak naprawdę na jakiejś dyscyplinie sportu, bardzo emocjonalnie też podchodzą, wiadomo, bardzo chcą, żeby ich dziecko wygrywało, żeby było najlepsze, żeby się rozwijało, żeby czerpało radość, ale często jest właśnie tak, że nie dość, że dziecko już jest samo speszone, bo przegrało, jest mu przykro. I mimo, że się starało, jest czerwony z emocji, spocony i tak dalej. I to widać, że robiło, co potrafiło. No i rodzic jeszcze później ofukuje to dziecko, jeszcze sztorcuje, że jak mogłeś tak zagrać i tak dalej. Teraz to w ogóle w szachach jest jeszcze gorzej, dlatego że są właśnie te silniki. I rodzic może sobie obserwować, no miałeś przecież plus 5, taką ocenę pozycji, że wygraną totalnie, jak mogłeś tak zagrać? Ja wtedy, no, rzadko mi się to zdarza, no bo to wiadomo, no i rozmawiam ze swoim pracodawcą po prostu, ale zdarzyło mi się już nie wytrzymać i powiedzieć, okej, proszę wyłączyć telefon i proszę usiąść i zagramy. I nie ma problemu, proszę udowodnić, że to jest takie proste, bo według mnie nie jest. I ten rodzic, jeśli zrozumie, to fajnie, zdarzyło mi się zakończyć współpracę właśnie przez to, że niestety nieraz mam niewyparzony język, ale po prostu inaczej nie potrafiłem. Nie potrafiłbym pracować z kimś tak, żeby i czerpać z tego satysfakcję, bo chciałbym jako też trener czerpać satysfakcję z tego, że to dziecko się rozwija i to pod moimi skrzydłami i rozwija się, tak? Ono skrzydła rozwija swoje. Natomiast no, nieraz z rodzicami nie dało się współpracować, no i się kończyła współpraca, to tak. Jeśli chodzi o rolę rodzica, zdecydowanie wsparcie dziecka. Nie chodzi o rozpuszczenie
chcesz to rób, nie to nie, trudno, bo jednak jakieś finanse są wkładane i energia rodzica też, i trenera też. Bardzo ciężko to wyważyć oczywiście. Ja sam rodzicem nie jestem, żeby od razu mówię. Natomiast wsparcie zdecydowanie, dlatego że do pewnego momentu trener no, nie zastąpi rodzica. Tak? To dziecko ma zaufanie oczywiście do trenera, to jest też nasza rola. Natomiast najwyższym stworzeniem w tym momencie jest rodzic, zdecydowanie. Tak, jest wzorem, jest na co dzień się obserwuje. Dziecko naśladuje przecież małe od małości. Naśladuje rodziców, dopiero później przy tej samoświadomości, kiedy to dziecko już świadomie samo może podejmować decyzje, lepsze, gorsze, to tak jak każdy z nas, wtedy bardziej rola trenera wzrasta o tyle, że to dziecko już samo chce z siebie, a tutaj warto do pewnego momentu, żeby rodzic po prostu też wspierał. Słuchaj, no nie wyszedł ci turniej. Ja mam takie podejście krytykowane przez Mistrza Świata, okej, okay, nie to, że mieliśmy dyskusję na ten temat, natomiast ja uważam i tak sobie tak to stawiałem przed sobą, że jeśli zrobiłem wszystko, co potrafiłem, czyli poszedłem spać o odpowiedniej porze, trenowałem wcześniej, nie to, że na hura nagle przed turniejem tydzień i mam mieć rezultat, trenowałem sumiennie, na turnieju się dobrze prowadziłem, czyli o odpowiedniej porze chodziłem spać, chodziłem na jakieś spacery, sporty i tak dalej, oraz podczas partii dawałem z siebie wszystko. Przy przygotowaniu uważałem, próbowałem kombinować, jak tego przeciwnika wywieźć w pole. I jeśli podczas partii rzeczywiście siedziałem i maksymalnie tyle, ile potrafiłem, zrobiłem, i mój przeciwnik wygrał ze mną, nie miałem do siebie pretensji. Dlatego, że mówiłem sobie: OK, no jest po prostu lepszy sportowo. Ty zrobiłeś wszystko, co potrafiłeś. Wszystkie elementy i ja nie miałem do siebie pretensji. A mistrz świata mówi, jeśli przegrasz partię, to musisz mieć pretensje do siebie, żeby być lepszym, żeby wzbudzić w sobie tę złość sportową. Także no, nie wiem, ja miałem takie zawsze podejście, że tak samo w szkole. Jeśli napisałem jakiś sprawdzian, uczyłem się i rzeczywiście potrzebno do tego, jeśli nie podchodziłem poważnie, ciężko spodziewać się efektów, jadąc na samym talencie. Ale w pewnym momencie, no mówię, ta bariera powiedzmy była i widać, że ten przeciwnik mogę dążyć do tego, żeby grać tak jak on, więc muszę więcej trenować i lepiej. Ale nie mam do siebie po partii pretensji, bo zrobiłem maksa. A jeśli no, na jakichś akademickich mistrzostwach Polski, powiedzmy taki przykład dosyć dobry, bo tam mało się śpi i późno i dużo rzeczy się robi, najczęściej, teraz trochę się to zmieniło, natomiast no, ogólnie tak było po prostu, tak? I to 99% zawodników tak robiło, także mniej więcej na równym poziomie to było. Zawodnicy mieli podobne, że tak powiem, przeżycia z dnia poprzedniego, też niewyspani i tak dalej. No to ciężko tam było, jeśli ktoś się prowadził dobrze, to ciężko było z nim rywalizować na tym samym poziomie, nawet będąc lepszym od niego. No niestety brak sportowego trybu życia mógł zniwelować tę moją przewagę. Natomiast tak jak mówię, no to już były nawet dla zabawy takie turnieje, bardziej szczerze mówiąc, były niż żeby tak poważnie, bo na jakichś mistrzostwach świata czy gdzieś juniorów, to czy mistrzostwach Polski, no na takie rzeczy sobie oczywiście nie pozwalałem. Jasne. Marcinie, powiedziałeś bardzo ważne rzeczy. Z racji tego, że wiesz, też jako hipnoterapeuta zawsze zwracam uwagę na, nie wiem, teraz to jest tak, wiesz, stało się popularne, więc mogę to nazwać tak, jak to jest teraz obecnie nazywane, czyli biohacking i neurohacking, tak? Czyli kładzenie nacisku na powiązanie pomiędzy ciałem i umysłem, bo zauważyłem, zwracasz na to bardzo dużą uwagę, nie? W sensie, jeżeli się dobrze wyspałem, jeżeli uprawiałem sport, jeżeli się dobrze odżywiałem, jeżeli powiedzmy, wiadomo, że tych metod, które na przykład można zastosować, jest bardzo dużo. Rozumiem, że to ma w szachach, co dla wielu może być dziwieniem, bardzo duże znaczenie, bo zresztą sam na wstępie powiedziałeś, że w wolnych chwilach też uprawiasz sport. Tak. Starasz To się też prowadzić, tak jak to określiłeś, sportowym trybem życia. Czyli ma to znaczenie. tak, zdecydowanie. Powiem tak, no, ja dopiero późno do tego dojrzałem, że sport może dawać pozytywne emocje, fajne poczucie w ogóle siebie. Teraz, no, ten tydzień
poniedziałek przebiegłem sobie 10 kilometrów, we wtorek byłem na basenie, w środę na łyżwy sobie poszedłem. Po 15 latach przerwy poszedłem znowu na łyżwy. Wczoraj akurat miałem dużo zajęć, więc nie poszedłem nigdzie, bo już po prostu miałem wszystkiego dosyć. Dzisiaj znowu sobie 8 kilometrów przebiegłem i jutro znowu coś zamierzam zrobić. Może sobie pójdę na siłownię, nawet się porozciągam. Kiedyś jako powiedzmy student uznawałem, że siłownia to jest miejsce dla mięśniaków i tam chodzą po prostu goście tacy napakowani, bo zresztą wychodzili tacy najczęściej, więc miałem taką korelację, tak? Natomiast później dopiero tak koło wieku 27-28 lat, no kiedy zauważyłem, że moja figura jest daleka, jest bardziej rubensowska niż taka, którą chciałbym mieć. No niestety, no, twarz nie mieściła mi się na zdjęciach, więc uznałem, że jest księżyc w pełni, trzeba coś z tym zrobić. I zacząłem, nie to, że się ruszyłem, nowy rok, nowy ja, czy coś takiego, w to nie wierzę w ogóle, tylko po prostu poszedłem na jakieś piesze zajęcia. Mam też nieuleczalną chorobę oczu, także też mam pewne ograniczenia, nie mogę podnosić za dużych ciężarów, muszę wybierać takie sporty, które nie będą mi szkodziły. Natomiast na początek poszedłem na rowery stacjonarne, na spinning. Raz w tygodniu, później 2 razy w tygodniu. Złapałem bakcyla, 3 razy w tygodniu zacząłem chodzić. Po godzinie z trenerem, normalne treningi były. Później zacząłem jeździć. O, telefon, rusz się. Później zacząłem jeździć z grupą taką na wycieczki jakieś wokół Wrocławia, w którym mieszkałem i którego nie znałem. Tak. Później zacząłem chodzić samemu z siebie też na siłownię i coraz więcej tego. Ja nie mówię, że to jest po kilkanaście godzin dziennie, wiadomo, to nie będę zawodowym sportowcem w innej dyscyplinie, ale po prostu czuję, że mi to daje energię, tak? I teraz dopiero nikt ze mną o tym nie rozmawiał wcześniej. Ja swoim juniorom mówię o tym, że słuchaj, naprawdę, kiedyś pamiętam mało tego, jak jeden z trenerów biegał z juniorami po partii, to my się z tych zawodników śmialiśmy. Że no patrz w ogóle co za bez sensu, szachy, bieganie, no gdzie, no po co się męczyć. Ten trener popełniał jeden moim zdaniem bardzo kardynalny błąd, mówił, że to jest za karę, że jak się źle zagrało partię albo się poszło Tak. nie tam gdzie trzeba, to jest za karę bieganie. I ci zawodnicy po turnieju na przykład mieli 300 kilometrów do przebiegnięcia. Zamiast wytłumaczyć, tak, no bo tutaj 11 partii razy ileś tam błędów i tak dalej, jak się to wszystko sumowało, no to wynikało, że oni mogliby tak naprawdę, rodzice niech nie przyjeżdżają, niech junior biegnie do domu. Ale to była kara i to było dla mnie, tak też to zakodowałem sobie, zamiast powiedzieć, słuchaj, chodź się przebiegniemy, rozluźnisz się, odpoczniesz i będziesz się lepiej czuł dzięki temu bieganiu, a nie jako kara. Ja teraz juniorom swoim, ja nie zmuszam nikogo do biegania, żeby była jasność, że nie zmuszam do sportu, tylko podpowiadam, że mówię, słuchaj, uważam, że mnie zabrakło tego, żeby być jeszcze lepszym. Ja byłem 16 w Polsce, powiedzmy, miałem ranking całkiem zadowalający i okej, ale czegoś brakowało, czegoś zabrakło. Oprócz pracy zabrakło mi na pewno w pewnym momencie sportu, bo idąc na studia przestałem chodzić w ogóle na zajęcia w UEF. Tak, to miałem w szkole, lubiłem w ogóle tam różne zajęcia sportowe. Ja lubiłem, to nie to, że siedziałem tylko przed komputerem i dziubałem. Lubiłem i WF i lubiłem wyjść na piłkę, pograć z chłopakami. Natomiast później życie studenckie mnie dopadło i po prostu nic nie robiłem ze sobą. I po prostu się utyłem po prostu, no tak trzeba to nazwać. I zauważyłem, że podczas partii, tak właśnie koło 28-29 roku życia, zaczęło mi brakować energii. Janek Duda też właśnie, jego pokazuję jako przykład, bo jest obecnie najlepszym szachistą polskim. Tak. Wygrał Puchar Świata, w zeszłym roku chyba to było, jeden z największych sukcesów Polaka w historii. On wygrał dzięki temu, że jest świetnie przygotowany też fizycznie. On nawet jego menadżer później mówił, że akurat miałem okazję rozmawiać z Adamem, mówił, że przed ostatnią partią, przed ostatnim meczem właśnie o to, kto wygra, po drodze pokonał Carlsena i grał jeszcze o pierwsze miejsce. Pierwsze, drugie miejsce awansowało dalej, że tak powiem, Tak, do tak, tak. kolejnego etapu możliwości gry o Mistrzostwo Świata. Ale czy już swój cel osiągnął na pewno, bo wygrał z Mistrzem Świata obecnym i dostał się na te 2 premiowane miejsca, ale jak grał ze swoim przeciwnikiem, to ten jego menadżer mówi, że widać było różnicę. Janek był skoncentrowany,
był silny. Ten turniej trwał powiedzmy, nie wiem, 30 dni. Tak. Dwa, dwie, runda, przerwa jeden dzień i dogrywki. Albo runda, dogrywki i kolejny mecz i tak dalej. Nam chyba z iluś tam set osób zostało systemem pucharowym, zostało właśnie dwóch. I ten jego przeciwnik, wicemistrz świata, zresztą był bardzo blisko pokonania kiedyś Carlsena, Sergiej Karjakin. Widać było, że on już nie ma energii, że on już po prostu oddycha rękawami, że tak powiem. Także w szachach naprawdę jest to bardzo ważny element. Kiedyś dużo mniej do tego przywiązywano rolę, ale tak, Fischer też bardzo wysportowany był. Kasparow, Karpow też. Oni podczas meczu swojego, Karpow schudł około 8 kilo. Już lekarz powiedział, że nie ma sensu ten mecz, bo tam było do 6 zwycięstw. Karpow prowadził 5-0 i mieli serię remisów. I po prostu oni grali nieprawdopodobną liczbę dni i obaj byli na... Kasparow się lepiej czuł. Do 5-3 doprowadził, ale obaj byli na skraju wyczerpania tak naprawdę. Także w szachach też jest to potrzebne. Okej, nieraz się gra dwie rundy dziennie, czyli to jest powiedzmy 8-10 godzin bardzo dużego napięcia, bo to też chodzi o wytrzymanie napięcia nerwowego, bo podczas partii no, nie ma czegoś takiego, że odejdę sobie, pójdę pobiegać, za pół godziny wrócę. Ja muszę cały czas przy tej szachownicy siedzieć, mogę trochę pochodzić, ale nie mam gdzie tej siły, tych nerwów wyekspediować. Muszę je mieć w sobie cały czas. Dopiero po partii mogę iść pobiegać właśnie po to, żeby endorfiny skoczyły, żeby znieść ten stres. Natomiast podczas partii on cały czas się w człowieku kumuluje. I żeby to wytrzymać, uważam, trzeba być naprawdę, po pierwsze tutaj mieć dużą odporność, którą moim zdaniem można nabrać poprzez sport, oraz po prostu fizycznie, żeby lepiej grać, trzeba być dobrze przygotowanym fizycznie. Tak. No to jest właśnie, wiesz, fascynujące. Ja tak samo, jak pamiętam, grałem. Ja co prawda, wiesz, nigdy nie byłem tak utatuowanym zawodnikiem i No nie w tej dziedzinie. tak. W szachach, wiesz co, zdobyłem tytuł mistrza województwa szkół średnich. O, to było takie, wiesz, to było to, co faktycznie mi się udało. Oczywiście udało mi się wygrać parę turniejów, ale tak jak mówisz, nigdy nie zwracało się na to uwagi. Później z kolei, wiadomo, ja poszedłem bardziej w sport i szachy zostawiłem, ale wiesz, teraz patrząc jakby, wiesz, właśnie pracując jako hipnoterapeuta kliniczny, czy przygotowując kogokolwiek do jakichś osiągnięć, czy to nawet osiągnięć, wiesz, zawodowych, w sensie, nie wiem, czy to jest jakaś dyscyplina sportowa, czy to jest biznes, czy to jest sprzedaż, też no, zwracam uwagę na tą holistykę, czyli podejście tego, że tak naprawdę jakość pracy twojego umysłu zależy ogólnie od pracy, od jakości pracy twojego ciała i zawsze puszcza no, pierwsze to najsłabsze ogniwo, które zadecyduje o tym, jak szybko cały system się rozpadnie, nie? Bo tu wiesz, badania na temat stanu flow, czyli takiego, wiesz, maksymalnego skoncentrowania się na danej rzeczy. Mówią o tym, że zawsze jest taka faza rozładowania, czyli ja jestem w stanie przepracować ileś tam godzin, ale później przychodzi całkowite rozładowanie, gdzie ciało potrzebuje albo innego bodźcowania, albo całkowitego oderwania się, no bardzo często też połączonego z regeneracją, tak jak powiedziałeś, w tym sztabie, powiedzmy na poziomie tej stawki czołówki światowej fizjoterapeuta, podejrzewam, że jest taką normą. Co ciekawie obrazuje rozwój w ogóle świadomości w kwestii, no właśnie, wagi połączenia tych dwóch rzeczy, ciała i umysłu. Marcinie, bo już tak po części troszkę odpowiedziałeś na to pytanie, ale jak sobie radzisz z porażkami? Bo powiedziałeś o tym, że jakby kiedy zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, no to starasz się gdzieś tam nie wpadać przynajmniej w poczucie winy, no bo wydaje mi się, że to jest chyba najgorsze, co można zrobić. To Tak. jest bardzo mało konstruktywny stan. No ale co dalej? Jest niepowodzenie, coś się zadziało. Co dalej? Jak ty to robisz i jak polecasz swoim podopiecznym sobie z tym radzić? Znaczy, no, powiem tak, pewne mechanizmy no, są, nauczyłem się ich i je po prostu w moim przypadku działały. Niektóre metody treningowe moje też nie są gdzieś tam opisane, a widzę, że działały na mnie, na jeszcze kogoś, na jeszcze kogoś i je polecam, tak? Także jeśli chodzi o to,
przyjęcie porażki. No nigdy to nie jest przyjemne, od razu trzeba to sobie powiedzieć jasno. Nigdy nie jest przyjemny. O ile jest, że tak powiem, że tak zasłużone, czyli mój przeciwnik był po prostu lepszy, silniejszy, więcej przepracował, widać, że ma lepsze zrozumienie tych struktur, tych pozycji w szachach, to okej, jestem w stanie to, tak jak mówię, przyjąć to na klatę, był lepszy, albo pójdę i będę trenował i wtedy znowu, jak będziemy grali, muszę próbować go do innego typu pozycji przerzucić i tam spróbować może go ograć, plus muszę ogólnorozwojówkę też robić szachową i tak dalej, i może to da efekt. Natomiast przyjęcie porażki jest bardzo trudne, jeśli wynika ona z momentu dekoncentracji. To Jasne. jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo całą partię na przykład gram świetnie i jeden ruch głupi, bezmyślny albo zagrany za szybko od ręki, szybsza ręka niż głowa, decyduje o tym, że przegrałem, no wtedy jest dużo gorzej. Wtedy naprawdę, no powiedzmy sobie tak, no podczas partii staram się nie dać znać po sobie. Po partii też jeszcze wiadomo, uścisnę dłoń przeciwnika w geście poddania się, ale no ostatnio tak miałem właśnie. No mój przeciwnik mnie bardzo denerwował, bo troszeczkę faulował, mianowicie na bardzo, no to był skrócony czas, to były szachy błyskawiczne, czyli 3 minuty plus 2 sekundy na ruch. Teraz w Katowicach w grudniu zeszłego roku, 2022, mój przeciwnik stawiał figury niedokładnie, przewracał nieraz, coś czego to była taka już nieładnie fair gra. I niestety z nim nie wygrałem, tak? I przegrałem z nim w ogóle mecz półtora pół. I wyszedłem z sali, podałem rękę, ustawiłem szachy, podałem rękę, ale w głowie po prostu miałem złość. Nie tylko na siebie, że nie potrafiłem udowodnić temu przeciwnikowi, że tak się nie robi dla zasady, ale też, że przegrałem i to nie było fair, bo on grał nie fair, a i mimo to wygrał, więc sprawiedliwość nie zwyciężyła, że tak powiem w cudzysłowie. Mój kumpel mnie próbował zatrzymać. Ja tylko widziałem, że zielony sweter jakiś podszedł. I on mówi, a coś tam? A ja mówię, przepraszam. I po prostu poszedłem dalej, wyszedłem z sali gry i musiałem te emocje wyartykułować, tak? No niezbyt to były parlamentarne słowa, ale starałem się naprawdę odejść tak, żeby nikt mnie nie słyszał, żeby to był mój wewnętrzny świat. Wypowiedziałem kilka zaklęć i czułem, że po prostu opadły ze mnie emocje. Byłem dalej zły, ale już ten pierwszy strzał, który dostałem, już przyjąłem i mówię, okej, trudno, nie? Gramy dalej, turniej trwa dalej, bo to no, w szachach rzadko kiedy jest jedna runda. Turniej składa się z 7, 9, 11 partii zwykle. W tym przypadku Mistrzostw Europy to było 11 partii, mecz i rewanż, czyli 22 partie. Czyli naprawdę było gdzie się odkuć, było gdzie grać. Także tak próbuję, żeby właśnie przyjąć to szybko na siebie, wypluć z siebie tę złość na siebie, w tym przypadku na przeciwnika, dlatego że grał nie fair. I na moją nieumiejętność zwyciężenia nad czymś takim, mimo że wszystko wskazywało, bo miałem dużo lepszy czas, pozycję, ale nie potrafiłem właśnie tego zrobić, bo zacząłem się denerwować niepotrzebnie podczas partii już na przeciwnika, sobie się kończę, jak tak można grać? I tak dalej. Zamiast myśleć o partii, to zacząłem właśnie myśleć o tym, dekoncentrować się samemu. No i niestety przyniosło to taki efekt, że nie wygrałem. Także tak jak mówię, no nie mogę, wiadomo, jak prowadzę zajęcia z dziesięciolatkiem, to mu nie powiem, żeby poszedł i wykrzyczał i tak dalej. I tak jak ja tam krzyczałem, po prostu przez zaciśnięte zęby cedziłem Motyla noga, to, jak powiedziałeś. no. Ale ogólnie rzecz biorąc, no mówię, i później po takim turnieju, nawet jak przyjadę i jest niepowodzenie, mówię, jak grałem bardziej. Teraz już robię to bardziej dla fanów, dla zabawy, żeby zagrać sobie przy okazji znajomych, spotkać. Wiem o tym, że te swoje cele sportowe w większości osiągnąłem już i ciężko będzie o więcej. Szczególnie, że dużo czasu pracuję i nie mam już więcej energii na to, żeby nie jestem w stanie w sobie wkręcać, żeby jeszcze siebie trenować. Tak mówię, próbuję się rozwijać jeszcze w innych dziedzinach, no i po prostu normalnie brakuje mi czasu. Jasne. Więc
te porażki teraz już bardziej jak po kartce troszeczkę spływają, tak? Że już no okej, okay. Był lepszy, nie jesteś, nie trenujesz, to czego się spodziewasz? No, zastanów się chwilkę, tak? Był Ale lepszy, a nie było. jak trenowałem i takie porażki przychodziły, bo były takie, no nie wiem, 16. miejsce na, byłem powiedzmy mistrzem Polski od 10, później cały czas tam czwarty, 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 do 12, do 14 i nagle jestem 16. Mimo że trenowałem, mimo że próbowałem, starałem się i tak dalej, no nie wychodziło coś. No i wtedy rzeczywiście musiałem to przyjąć i po prostu zacząłem mocniej trenować. To była odpowiedź moja. Bo albo mogłem się załamać i powiedzieć, no dobra, no byłem dobry do lat 10, 12, 14, a widocznie w tym momencie, gdzie ja pracowałem dosyć solidnie, inni pracowali lepiej. No okej, okay. I wtedy mogłem powiedzieć, no dobra, no to kończę zabawę, no bo już nie mam takich sukcesów. Ale powiedziałem im, i tego mnie szachy nauczyły, pokory to po pierwsze na pewno, ale druga sprawa też samozaparcia. Że jak ktoś mówi, że coś mi się nie uda, to ja powiem, okej, okay, bardzo możliwe, ale pozwól mi spróbować. I zrobię o wiele więcej i wiele więcej energii włożę po to, żeby udowodnić, że to ja mam rację. W szachach też powiedzmy, jak też nieraz grałem i jakiś głupi błąd na początku partii, pamiętam jedną taką partię grałem, i mój przeciwnik, podstawiłem pionka, wziął pionka i się zaczął uśmiechać. Ja sobie myślę, o ty, i tamten. Oczywiście nie powiedziałem tego głośno, żeby było jasne, to powiedziałem sobie, nie wygrasz ze mną. Powiedziałem sobie, nie wygrasz ze mną partii, nie ma takiej opcji. I ja zrobiłem wszystko, żeby mu udowodnić, że to ja będę miał rację, akurat miałem znowu. Zremisowałem partię. Jak zaczął mu rzednieć uśmiech, ja mówię, a widzisz, po co się cieszyłeś? Za wcześnie, kolego. I tak dalej. Także nauczyły mnie tego, że próbować udowodnić sobie, ale też innym, że na coś nie stać, że ja mam rację. Szachy to też jest udowadnianie pewnej racji. Ja gdzieś tam liczę i ja wierzę w to, muszę wierzyć w to, że ja policzyłem lepiej. To samo też jest w zapasach. Ci zawodnicy bardzo często to samo wiedzą, bardzo dobrze trenują. Akurat jestem z miasta, w którym zapasy stoją na bardzo wysokim poziomie, także wiem troszeczkę, rozmawiam też z tymi ludźmi związanymi z zapasami. Tam jest nieraz tak, że kto pierwszy wpadnie na pomysł, jak przeciwnika podciąć czy podnieść, ten wygra, tak? I to też właśnie na tym polega, żeby wymyślać i udowodnić swoje. Tak bym odpowiedział. Jasne. Marcin, a dla ciebie co w życiu jest najważniejsze? Powiem tak, w wieku lat 18 czy 19 dowiedziałem się, że mam nieuleczalną chorobę oczu i zaczęła mi się pogarszać ta wada i na szczęście teraz jest, powiedzmy tam, lepiej, gorzej zatrzymana. Także powiem tak, zdrowie to na pewno. Rodzina. I to ja nie mówię tylko o najbliższej rodzinie związanej więzami krwi, bo nieraz, nie zawsze to tak będzie. U mnie akurat jest ok. Natomiast też ludzie poznani przez życie, po to, żeby po prostu być dobrym, staram się żyć sprawiedliwie i wobec siebie stawiam sobie jakieś cele, jeśli je zrealizuję, to ok, i wtedy mogę czegoś wymagać bądź nie. Ale też po to, że też ważne dla mnie jest to, żeby dobrze żyć z ludźmi, z którymi warto żyć dobrze. Tak bym powiedział. Marcin, mówiłeś o radzeniu sobie ze stresem. Sport jest jedną z takich form, którą zazwyczaj praktykujesz. Właśnie, jak radzisz sobie ze stresem oprócz sportu? Zacząć trzeba od tego, że tak naprawdę taką świadomość o tym, że to jest tak ważne, że sport jest tak ważny i takim fajnym antydepresantem plus właśnie destresatorem, nie wiem, czy to ładnie, czy dobrze brzmi w ogóle, ale czynnikiem, który pomaga w radzeniu sobie ze stresem. Próbowałem medytacji, ale lepiej czy gorzej, no nie za bardzo mi to szło, jakieś powtarzanie, jakiś mantr. Aczkolwiek wieczorem mi się zdarza puścić sobie na przykład, jak nie mogę spać, czy jak chcę odpocząć, z jakiegoś tam Spotify'a, czy z czegoś, odgłos lasu, deszczu. Jasne. Ostatnio właśnie zauważyłem, że jak sobie pojechałem, musiałem coś załatwić w rodzinnym mieście, musiałem pojechać sobie na działkę z psem i tam poprowadziłem tam zajęcia w ogóle, to właśnie popatrzyłem sobie na las i tak mówię, kurczę, super, w ogóle
wreszcie zacząłem odpoczywać, bo miałem problemy w ogóle z odpoczynkiem. Z uwagi na to, że wszystkie moje wyjazdy były związane z szachami, gdzieś trzeba było jechać i tak dalej, także ciężko mi było złapać umiejętność odpoczynku. Bardzo dużo ludzi w ogóle uważam, że ma problemy z odpoczywaniem tak naprawdę, z wypoczynkiem. Umiem, tak jak mówię, czy to będzie pójście do lasu po to, żeby wyciszyć się, żeby posłuchać sobie śpiewu ptaków, nawet takich prostych rzeczy. Tak jak idę biegać na przykład, to też się wyłączam na to. Bo często sobie puszczam jakąś muzykę właśnie bardziej pobudzającą, bo to dzisiaj na przykład miałem tak, że mówię, dobra, zrobię sobie 6 kilometrów, ale sobie Gladiatora puściłem, wiesz, muzykę z Gladiatora i biegnąc nagle tam było właśnie, że trzeba z kopytem, tak? I ta scena mi się jakaś przypomniała i musiałem biec dalej, tak? I dlatego dzisiaj zrobiłem 8 kilometrów na przykład. Wracając do stresu, na pewno muzyka. Pamiętam też w ogóle, jak się nastawiałem do partii, to też była muzyka. Miałem jedną piosenkę wybraną, w ogóle niezwiązaną z takim pobudzeniem. Ja ją po prostu sobie zapamiętałem w głowie, że to jest ta piosenka, która mi pomaga się lepiej skoncentrować, która Jasne. mnie nastawia do walki. Mimo, że totalnie nie była związana z motywacją i tak dalej, ale mnie się tak to zakodowało. Także tak, sport. Podstawa totalna, muzyka też bardzo, bardzo klasyczna, bardzo często. Rzadko kiedy tam, żeby tam, raczej jeśli już to wolna, po to, żeby się właśnie wyluzować, tak? Natura, no i takie atawizmy, patrzenie w ogień, pójście do lasu, patrzenie na drzewa, jak się ruszają, jak wiatr rusza drzewa, nad wodę jakąś, jeśli mam możliwość pójścia. To też oczywiście coś takiego. Także to są takie metody. Ten stres, mówię, taki przed partią, też taka motywacja, automotywacja troszeczkę na zasadzie daj z siebie wszystko. I tyle. I Dialog wewnętrzny walcz. taki. Tak, wewnętrzne nastawienie się, grając szczególnie z bardzo silnymi przeciwnikami, nie na zasadzie dobra, jest super, kiedyś był właśnie, nie wiem, w czołówce światowej, to ja się położę, poczekam, aż on mnie ogra i sobie pójdziemy, tak? Obaj zadowoleni. Nie, to tak nie może być. To też musi być nieraz wzbudzenie w sobie. Tak, no wiem, że to brzmi źle, ale takiej woli walki, woli zwycięstwa, nawet woli taki stan jakby przetrwania, tak? Konieczności walki o przetrwanie wręcz. Jakkolwiek by to brzmiało dziwnie, jak na szachy i to przecież zero kontaktu fizycznego i tak dalej, tak? Wiesz, Natomiast różnie bywa. Tak, ale uważam, że to jest też sposób na radzenie sobie ze stresem, który jest związany z tym, że będę grał z kimś bardzo utytułowanym, na przykład na scenie, gdzieś ludzie będą obserwowali, będę w pierwszych 10 deskach, więc na pewno będą komentowane te moje partie. Żeby się z tym nie spalić, po pierwsze też o tym nie myślę. Sam jako komentator występowałem, znaczy występowałem też, udzielałem się jako komentator partii szachowych również. Natomiast nastawienie przed partią, że pokaż na co cię stać, jeśli ci nie wyjdzie trudno, nie oczekuj, że wszystko pójdzie, będzie super świetnie. Zrób najlepiej to, zrób to, czym zajmujesz się od kilkunastu ładnych lat, zrób to jak najlepiej. Czyli nie, żeby zdjąć z siebie ten stres, o tyle, że a co będzie, jak ja podstawię coś, jak tutaj to będzie siara, bo będą się ze mnie śmiali. Nie mogę o tym myśleć przed partią. Później ktoś się śmieje, mówię, no dobra, zagrałem źle, no co ja zrobię? Zagraj lepiej, tak? To ja tam grałem. Także to też moim zdaniem jest to zdjęcie pewnej odpowiedzialności z siebie. Żeby przestać myśleć o tym, co inni o mnie pomyślą. Tak. O tutaj widzisz, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo bardzo często ja na przykład pracując ze sportowcami staram się zdejmować to ciśnienie, gdzie pamiętam taki wywiad z Adamem Małyszem, gdzie on już był utytułowanym zawodnikiem. Wiadomo, w takich sytuacjach, tak jak ty mówisz, ten efekt ekspozycji jest bardzo duży, bo ludzie komentują, ludzie oczekują, ludzie zaczynają, no właśnie, bardziej ciebie obserwować. I to był wywiad, kiedy ktoś zapytał go na takiej zasadzie, czyli mistrzu, jedziesz po kolejny medal. On mówi, nie, ja jadę oddać dwa najlepsze skoki w danych warunkach pogodowych. I to jest właśnie to, co powiedziałeś, nie? To Że. jest, to ja też swoim juniorom to tłumaczę. Niestety oni nie wiedzą, kto to jest Małysz, bo dla nich to jest taka już w ogóle dinozaur jakiś, tak mniej więcej dinozaury, człowiek i tam gdzieś Małysz po drodze gdzieś tam, nie?
Także ja rozumiem, o co ci chodzi. Ja też mi to właśnie mówię, że takiej wniosek tłumaczyłem. Ona mówi, że ona się stresuje, że ona się boi przegrać. Ja mówię, było wielu sportowców wielkich właśnie i Małysza przedstawiam właśnie z tymi dwoma równymi skokami. On mówi, dwa dobre równe skoki chce oddać, tak? I to jest właśnie to, żeby też próbuję właśnie na tej zasadzie z nich też zdjąć jako trener, bez przygotowania psychologicznego, jakiegoś tylko jako były zawodnik, powiedzmy, wyczynowy i człowiek, który się tym interesuje cały czas, też właśnie próbuje z juniorów zdjąć napięcie, właśnie mówiąc o tym, że nawet najwięksi mistrzowie tego potrzebują. Także z tobą tutaj stuprocentowa zgoda. Jasne. Marcin, powiedziałeś o takich rzeczach, powiedzmy, odnosząc się do takich rzeczy, które na przykład byś zrobił inaczej, gdybyś miał okazję przejść swoją karierę jeszcze raz. Powiedziałeś o tym, że na pewno wcześniej zadbałbyś o tą formę fizyczną. Powiedziałeś o Zdecydowanie. tym, że być może zadbałbyś bardziej o pamięć, która, no, jak się okazuje, jednak można ją w jakimś tam stopniu trenować. Co jeszcze zrobiłbyś inaczej? W pewnym momencie zabrakło mi ambicji już troszeczkę, bo było tak, że miałem tytuł mistrza międzynarodowego, czyli pierwszy, ostatni przed arcymistrzem, miałem ranking jak arcymistrzowie, bardzo wysoki. I cały czas nie mogłem tego tytułu zdobyć. To też jest coś ciekawego, że i to nie tylko ja tak miałem. Właśnie będąc mistrzem międzynarodowym, nie byłem w stanie zdobyć tego najwyższego tytułu, do którego dąży się tak naprawdę. I w pewnym momencie powiedziałem, w pompie to już, dobra, trudno. Najwyżej nie zostanę mistrzem. I wtedy właśnie zdjąłem ten stres z siebie. Normy zaczęły się sypać. To jest pierwsza ciekawostka w ogóle, jak dla mnie, jeśli chodzi o psychikę, że im bardziej tego chciałem, tym bardziej tego nie osiągałem. Tak I jest. dopiero jak powiedziałem sobie, trudno, to wtedy bez problemu było ok. A druga sprawa była taka, że jak zdobyłem już ten tytuł arcymistrza, zabrakło mi wyznaczenia sobie celu dalej. Straciłem motywację, bo osiągnąłem tak naprawdę, no, wszystko, co mogłem w tym sporcie, jeśli chodzi o mnie, tak? Wiedziałem, że mistrzem świata nie zostanę. Mam za słabą pamięć, za duże braki z wcześniejszych etapów, za małą właśnie wolę taką walki, że tak jak mówiłem, ta różnica, mistrz świata mówi, jeśli przegrałeś partię, musisz być na siebie zły. Ja mówiłem, nie, nie musisz. Mówię, tej psychologii też mi takiej zabrakło, no, zero-jedynkowej troszeczkę, tak? Możliwe, że to wynika z genów jakichś moich, a inne on ma i tak dalej, to też nie było to trenowane u mnie. Ale mówię, myślę, że zabrakło mi w tym momencie, kiedy osiągnąłem już ten tytuł arcymistrza, to fajnie, pocieszyć się dzień, dwa, spoko, tylko co dalej? I no, mówię, zabrakło mi wyznaczenia celu. Taka bajka była Family Guy i właśnie tam było pokazane, co się dzieje z człowiekiem, z kimś, kto osiągnie już ten sukces, bo tam był ten kojot Wiluś, który złapał w końcu tego strusia pędzi wiatra. Boże, robiłem to przez 20 lat, próbowałem go złapać. Co teraz? I on dalej też sobie nie potrafił poradzić z tym w ogóle, nie? Tam było to oczywiście jakiś tam żart obrócone, ale problem, który został dotknięty, moim zdaniem był bardzo, bardzo słuszny, bo co dalej? I ja sobie nie potrafiłem znaleźć i to na pewno by było coś, możliwe, że poszedłem do psychologa albo do jakiegoś psychologa sportu, do kogoś, kto też osiągnął jakiś pułap, też osiągnął jakiś sukces w jakiejś dziedzinie i zapytałem go, co dalej. Zabrakło mi takiego mentora, szczerze mówiąc, który powiedziałby, słuchaj, okej, super, osiągnąłeś bardzo dużo, ale jeszcze jest wiele przed tobą. Jeszcze możesz zrobić to, to, to i to. A nie miałem kogoś takiego, kto by mi właśnie powiedział. Była jedna osoba, która mnie zachęcała do tego, żeby pracować, ale no, za mało, tak? Za mało to było, żeby tylko powiedzieć, słuchaj, dawaj, jeszcze potrenujemy. To mówię o Krzyśku, o twoim bracie, który właśnie mnie próbował jeszcze ciągnąć, żeby dawaj jeszcze, choć potrenujemy, a ja wolałem sobie książkę poczytać. On się wkurzył na mnie i zaczął sam trenować i też później on został później, tam wcześniej nawet przytrenował, ale pamiętam, że właśnie to było w pewnym momencie takie, że nie potrafiłem już dalej jeszcze sobie celu wyznaczyć. Myślę, że to był bardzo duży błąd, który jeśli mógłbym jeszcze raz swoją karierę poprawić, to właśnie to bym zrobił, że wyznaczyłbym sobie wyżej jeszcze cel jakiś.
Jasne, no to ciekawe. To ciekawe. Tak naprawdę dosyć niedawno w Polsce stała się dostępna jakakolwiek wiedza z ramienia chociażby takiej osoby jak Tim Grover, który trenował między innymi Kobe Bryanta czy Michaela Jordana, czy w ogóle takich zawodników, którzy byli w swoich dyscyplinach best ever. Ale tak jak mówisz, wielu sportowców, nawet którzy osiągnęli coś, okazuje się, że często o tym mówią, bo rozczarowujący jest moment, kiedy wydaje się, osiągnąłeś wszystko, co chciałeś, i to jest takie nawet rozładowujące w pewnym sensie, być może troszkę pozbawiające czegoś, co jest ciekawym doświadczeniem. Oczywiście często też pracując z biznesmenami, też mam takie informacje, że ludzie, którzy na przykład osiągnęli dany pułap rozwoju firmy, w pewnym momencie no, zaczynają się dziać jakieś tam złe, niepożądane rzeczy. Oczywiście u jednej osoby mniej lub bardziej. To Ciekawe. właśnie jest to, żeby gonić króliczka jest łatwiej niż jak już się go złapie, właśnie co wtedy. Tak. Trzeba nowego króliczka napędzić i tego gonić. Tak, Cały czas jednak motywację, tak? Jakąś złapać. I myślę, że właśnie osiągnięcie tego celu, który się marzyło się o nim, ja od dziecka marzyłem, żeby być arcymistrzem. I osiągnąłem ten cel, powiedzmy, właśnie tam kilkadziesiąt lat temu, tak? I w pewnym momencie tak patrzę, mówię, no okej. Ale następnego dnia wstałem, nawet już mając ten tytuł, i dalej ten świat wyglądał tak samo. cholernie podobnie do tego dnia wcześniej. Tak. Aha. Też było słońce, też było ciepło, bo to było akurat na Lidze Czeskiej ostatni tytuł. Podszedł do mnie wicemistrz świata, który kiedyś był wicemistrzem świata, bo poznałem go właśnie na turniejach, Aliosza Szirow, i mówi, bo ostatnią partię wystarczyło mi zremisować, żeby mieć tytuł. Z uwagi na to, że wcześniej dobrze zagrałem, to ostatnią normę właśnie przy remisie wypełniałem. I on podszedł do mnie i mówi, po czemu tak bystro, czemu tak szybko, czemu nie grałem? A mówię, bo to właśnie ostatnia norma. Mówię, aha, okej, gratuluję i sobie poszedł, nie? Bo miał też swoją partię, ale zainteresowało go, dlaczego młody zawodnik perspektywiczny nie chce dalej walczyć. Tak. Okej, to było pewnie dopięcie pewnej klamry, okej. Natomiast mówię, zabrakło rozmowy z kimś, kto powiedziałby mi, że mogę coś dalej, że mogę coś więcej, że powinienem coś więcej. Myślę, że tego u mnie w mojej karierze zabrakło. Tak. Już byłem dorosłym człowiekiem, to nie było tak, że jako dziecko gdzieś w szkole coś zdobyłem i rodzice powiedzieli, no super, że zdobyłeś, ale pamiętaj, że jeszcze coś. Tylko ja sam w sobie powinienem był co zrobić, jeszcze nie byłem na tyle świadomy. Albo właśnie pójść zapytać kogoś jeszcze lepszego, tak? Zapytać jakiegoś mentora. Tak. Albo jakiegoś takiego autorytetu, zapytać, co robi dalej. I nigdzie tego nie przeczytałem, nie widziałem, nie zainteresowałem się w ogóle tym tematem. Także tak jak mówisz, to było takie, fajnie się czułem przez dzień, dwa, trzy, tydzień, super. Osiągnąłem coś niesamowitego. Jestem jednym z tam, powiedzmy, wtedy byłem jednym z 30 arcymistrzów w Polsce. Teraz chyba jest nas tam 50, powiedzmy, z tym tytułem. Na świecie jest też więcej. Natomiast zabrakło mi motywacji i wyznaczenia sobie celu, to na pewno. Okej. Tak, no też jest niesamowicie ciekawa rzecz, wiesz, z racji tego, że zajmuję się stanem flow. Wiadomo, to już jest od dawna dowiedzione, że motywacja wewnętrzna jest zawsze silniejsza niż zewnętrzna. Bodźce zewnętrzne, one nas motywują do pewnego momentu, natomiast motywacja wewnętrzna to jest coś, co można no, ciągle gdzieś tam rozpalać. Ale wiesz, dla mnie oczywiście to, o czym rozmawiamy, jest niesamowicie cenne, bo chociażby wydaje mi się, że osoby, które być może są właśnie w takim momencie, w którym ty byłeś, mogą na tym bardzo mocno skorzystać. To może być ta Oby. bezcenna porada, która być może tobie kiedyś była potrzebna. Także jestem niesamowicie. Chciałbym, żeby tak było. Może tak powiem. Właśnie pracując z młodzieżą, to nie jest tak, że pracuję tylko z zawodnikami, którzy osiągną sukces, będą arcymistrzami i tak dalej. Nie. To nie jest też tak. Pracuję też z ludźmi, którym szachy pomagają się rozwinąć, są elementem samorozwoju. Mają Tak. jakieś tam dysfunkcje. I wybitnymi szachistami może nie będą, ale wiem o tym, że właśnie dzięki tej dyscyplinie rozwinął siebie jako osobę, jako samego siebie.
jako człowieka, że nauczy ich pewne spostrzeżenia, pewne prawidłowości życiowe, jak w książce Kasparowa, przyznaję się, nie przeczytałem, ale chwytliwy jest tytuł, jak życie naśladuje szachy. I te, myślę, że to jest właśnie coś, co ja czuję bardziej, jak widzisz zresztą, mówię o różnych rzeczach, nie umiem ich nazwać naukowo, natomiast mówię o nich, bo tak czuję, tak? To nie jest tak, że jakoś mam przygotowane laudacje, jakąś czekam i tak dalej. Nie, nie, nie. Takie są po prostu moje przemyślenia na temat i szachów, i treningu, i tego, czego brakuje, i jak należałoby niektóre rzeczy robić, oraz tego, że nie każdy, uważam, że dyscyplina sportu każda kształtuje charakter. Tak? Osoba, która w ogóle nie uprawia żadnego sportu, będzie miała dużo trudniejszą drogę do odniesienia sukcesu w jakiejkolwiek innej dziedzinie, bo nie będzie miało tego genu rywalizacji chociażby, genu pracy nad sobą. Ale mówię, chyba rywalizacja i ta próba samodoskonalenia poprzez jakikolwiek sport, to jest coś bezcennego akurat i w każdej dyscyplinie sportu, czy o sportach walki mówimy, czy mówimy właśnie o szachach. No, też jest to pewny rodzaj walki, ale jednak na umysł, tak? Na głowę bardziej. Tak, 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 tak. Bardzo takie cenne. Są moje spostrzeżenia. Bardzo cenne, Marcinie. No dobrze, teraz na chwilę obecną. Co w kwestii, w relacji do szachu chce osiągnąć Marcin Dazbił? Troszeczkę już uchyliłeś rąbka tajemnicy, bo jakby odnajdujesz się świetnie w treningu, ale jakie cele postawisz sobie Marcin Dazbił w roli trenera i być może zawodnika szachowego? Nie wiem, być może... W roli... To trudne pytanie, bo powiem tak, na początku mojej kariery trenerskiej trafiłem na bardzo zdolną młodzież, z którą udało mi się mieli jakiś przestój i udało mi się rozpalić w nich na nowo pasję i zdobyli na przykład medale Mistrzostw Polski, czyli coś, do czego byli daleko w pewnym momencie i udało mi się w ciągu tam roku, półtora z tych zawodników wykrzesać kolejną energię i kolejne pokłady energii i chęci do pracy, co zaowocowało medale Mistrzostw Polski czy medale Mistrzostw Europy. Kilkukrotnie, tak? Także to było dla mnie bardzo, bardzo przyjemne, jako dla trenera, że ta moja praca nie idzie w piach, że tak powiem, kolokwialnie. Teraz jako trener nie wyznaczam sobie jakichś takich celów. Chciałbym po prostu, żeby każdy, kto ze mną pracuje, grał coraz lepiej. I ta osoba ma przed sobą jakieś cele, ja będę próbował pomóc, jak tylko będę potrafił. Jasne. Tak, także nie wyznaczam sobie celu, że z tym a tym zawodnikiem to ja zdobędę medal Mistrzostw Świata, bo nie, z niektórymi za krótko pracuję, żeby wiedzieć, na co ich stać. A jako zawodnik, no, chciałbym, jak sobie troszeczkę bardziej ogarnę życie, mam przeprowadzkę po raz kolejny i tak dalej, także takie rzeczy, które rozpraszają dosyć mocno. Na szczęście zostałem przy sporcie, bo w każdym momencie można sport uprawiać w każdych warunkach. Tak Jak jest. Był lockdown, to też mi to nie przeszkadzało, szczerze mówiąc, mimo że słyszałem, że wielu ludzi właśnie się wtedy poddało. Tak. Także na pewno wiem poza szachami, co bym chciał, czyli tam i nauka, i ciągnąć to, co robię, bo sprawia mi to frajdę, tak? Natomiast w szachach chciałbym w końcu usiąść i więcej nad sobą, nad swoimi szachami pracować. Natomiast jeśli chodzi o trenerkę, chciałbym jak najlepiej przygotowywać się do zajęć, co próbuję robić i cały czas czerpać z tego satysfakcję, że kogoś uczę. Okej. Żeby nie wypalić, żeby ten ogień we mnie trenerski nie zgasł. Jasne. Tak sobie może to, może nie jest to bardzo wygórowany cel, ale też nie taki prosty do osiągnięcia, żeby nie osiąść, że tak powiem, na jakiejś takiej mieliźnie, że już dobra, już swoje mam przygotowane, to już sztampowo będę leciał z każdym to samo. Chciałbym tego uniknąć. Chciałem cały czas, żeby to sprawiało mi radość. Rozumiem. No tutaj podejrzewam, że jeżeli już troszeczkę zaczynam mieć obraz tego, jaka padnie odpowiedź, ale wspomniałeś o tym, że rozwijasz się powiedzmy jeszcze w innych dziedzinach. Jeżeli możesz zdradzić rąbka tajemnicy, wspomniałeś o
językach obcych. Mhm. Ale co jeszcze po godzinach, kiedy nie siedzi przy desce szachowej, robi Marcin Tazbil i nie jest na siłowni? Albo na ulicy nie biega. Ogólnie to chciałbym znowu wrócić do książek, bo ostatnio mniej tego, mniej ich czytałem, czy mniej słuchałem, bo do audiobooków się w końcu przekonałem. Ale takie też małe, takie proste cele sobie wyznaczam, na przykład puzzle. Ułożyć puzzle. Dawno tego nie robiłem, a kiedyś pamiętam, że mi to sprawiało frajdę. I właśnie brat mi dzisiaj przywiózł puzzle. Tysiąc, nie wiem ile tam jest kawałek, trochę się boję. Na początek mówię tak, staram się tak realne cele stawiać przed sobą, takie też w życiu. Nawet mam nowe mieszkanie, w którym muszę posprzątać, bo dosyć było zaniedbane. Już to robię od 1,5 tygodnia, czy od 2, bo to naprawdę jest dużo, dużo pracy tutaj. Ale widzę coraz bardziej efekt, więc to też mnie napędza, że też stawiam, mówię, to brzmi niewygórowane, na niewygórowane cel do osiągnięcia, tak? Ogarnąć mieszkanie. Ale tak naprawdę, jak się tak zacznie człowiek to robić, to widzi, ile to jest tak naprawdę pracy. Jest to realny cel, wykonalny. Jak ja go wykonam, będę zadowolony, przełożę, później sobie ułożę puzzle. Tak, takie małe próbuję, to też mi też daje mi to satysfakcję oczywiście, tak? Chciałbym też w tym roku po raz pierwszy, bo zawsze jak wyjeżdżałem na jakieś wakacje, w cudzysłowie, tak jak mówię, wakacje, dlatego że to jechałem na turniej, zawsze wszystko było przygotowane. Ja nigdy nie przygotowałem sobie w życiu wakacji. Zawsze to robił ktoś za mnie. I w tym roku sobie postawiłem cel, mam nadzieję, że go zrealizuję, żeby zorganizować wyjazd nawet za granicę, ale na zasadzie takie, że kupię sobie jakieś przewodniki, zacznę dziubać w internecie, co należałoby zobaczyć i wszystko sobie zaplanuję i zabukuję sobie pobyt i żeby to wyszło i żeby to miało ręce i nogi. Taki sobie cel postawiłem na ten rok na przykład. Rozumiem. Żeby wyjść ze swojej takiej strefy komfortu, bo strefą komfortu dla mnie było zawsze albo all inclusive i ja nie patrzę w ogóle, albo za mnie ktoś kupuje bilety, za mnie hotel jest zamówiony, ja mam tylko jechać i grać, tak, jako rolę zawodnika. Natomiast teraz mówię, w tym roku chciałbym po pierwsze więcej po górach pochodzić niż w zeszłym roku chodziłem, a na pewno chciałbym właśnie taki wyjazd sobie, nawet i tygodniowy. Ja nie mówię, że do Wenezueli na 2 tygodnie wyjadę i tam będę wszystko wiedział, gdzie co mam iść, ale będę próbował właśnie tygodniowy wyjazd w Europie gdzieś zorganizować taki, żebym wiedział, co trzeba zobaczyć i tam właśnie hotele sobie porezerwować chociażby. Bo to będzie dla mnie kolejny krok do samorozwoju. Jakkolwiek to banalnie nie brzmi może dla kogoś, dla mnie to jest dużo. Tak, czyli z tego, co tak jak myślałem, pielęgnowanie pasji tylko troszeczkę na innych płaszczyznach. Też tak, tak. Okej. Marcinie, tak zmierzamy ku końcowi. Być może to jest pierwsza część, bo wiesz, może być tak, że jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, sposobność z twojej strony. Tak podsumowując do tej pory, co sobie powiedzieliśmy, żeby jeszcze było to bardziej przyswajalne dla szachistów, ale i nie tylko. Gdybyś miał, tu odnoszę się w pewnym sensie do podsumowania, powiedzieć, jakie trzy najważniejsze rady dałbyś szachistom, którzy mają jakieś oczekiwania odnośnie kariery szachowej, chcieliby zacząć albo już są w trakcie i zwróciliby się z prośbą o poradę do ciebie. Taką ogólną oczywiście, już nie mówimy stricte, że po pierwsze nie bój się wygrać z kimś, kto teoretycznie jest od ciebie lepszy. Bo jest coś takiego, uważam, w człowieku, że jako szachista młody też to miałem, że uważałem, że jak ktoś ma wyższy ranking, to remis to będzie dobry wynik. Tak jest. Nic bardziej mylnego. Nie bój się wygrać. To pierwsza moja taka byłaby rada. Druga, wyznacz sobie realny cel, do którego będziesz dążył. Realny. To nie znaczy, że zawodnik, który nigdy w życiu nie widział szachownicy, powie, że wrog zrobi arcymistrza, bo to jest cel nierealny. Najprawdopodobniej. No chyba, że jest wybitną jakąś jednostką i będzie miał rok wolnego i rok po prostu, mówię o realnej pracy, tak? Tak, tak, tak. I kolejna rada, to już właśnie zacznij sport jak najwcześniej. Zacznij uprawiać sport i czerp z tego radość. Zrozum, że to jest dobre dla twojej głowy i dla twojego ciała.
O takie trzy rzeczy, które bym powiedział nowe. Okej. Marcinie, pytanie następujące. Gdyby ktoś na przykład, kto chce się nauczyć grać w szachy albo poprawić swoją grę szachową, gdzie tacy ludzie mogą cię znaleźć? Jaką? Są platformy czeską, jest platforma czeską, jest platforma Lichess. To najprościej tam znaleźć. Oczywiście moje dane też są w internecie do znalezienia. Zwykłe Google i szukanie to nie jest problem. Aczkolwiek powiem tak, jeśli chodzi o osoby, które zaczynają od podstaw, to też rada. Nie trzeba od razu brać arcymistrza do treningu, jeśli ktoś nawet ruchów nie zna. Bo to troszeczkę tak jakby. Wiem, nieskromnie to zabrzmi, życie. To tak jakby poprosić profesora matematyki, żeby zaczął, dziecko nauczył, jak cyferki pisać. Jasne. Przerost formy nad treścią, tak? Żeby po prostu na początku spróbować sobie jakieś tutoriale poczytać, żeby pograć chwilę, jakąś książkę może taką od podstaw, żeby wziąć oraz wziąć jakiegoś trenera, niekoniecznie, przynajmniej na początek, żeby nauczył. To nie musi być człowiek, który będzie miał nieprawdopodobny jakiś dorobek, jako trener. Dlatego, że dla niego przekazanie, jak dla mnie, przekazanie takiej podstawowej wiedzy nie jest wcale takie proste. Ja nie pracowałem z dziećmi. Bardziej jeśli chcemy zacząć od podstaw, to bardziej jeśli ktoś ma doświadczenie z pracy z dziećmi w przedszkolach nawet, bądź w szkole podstawowej, to wtedy uważam, że jest to łatwiej będzie takiej osobie po prostu, bo on wie dokładnie, ma już poustawiane, czego należałoby nauczyć dziecko akurat, ale on będzie w stanie, łatwiej będzie mu rozmawiać z osobą dorosłą, ucząc cały czas tych samych podstaw, niż mnie przestawić się z trenowania, powiedzmy, zawodników utytułowanych bądź średnio Tak. zaawansowanych na początek sam. Jasne. Czyli to może zróbmy tak, umieszczę pod filmikiem, żeby ułatwić być może chętnym osobom te, które są, tak jak powiedziałeś, średnio zaawansowane, ale którzy są utytułowani, żeby łatwiej było mi to znaleźć. Zapraszam, oczywiście. Umieścimy link pod filmikiem. No i Marcin, pytanie ostatnie z mojej strony. Czego miałbym teraz życzyć Marcinowi Tazbirowi? A, zdrowia Zatem i cierpliwości. zdrowia, zdrowia, zdrowia i cierpliwości. Marcinie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za ten niesłychanie cenny wywiad. Dziękuję. Dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się swoim sercem, doświadczeniami i swoją mądrością. Uważam, że wiele młodych ludzi, nie tylko szachistów, może na tym skorzystać. Także zdrowia, cierpliwości. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, pozdrawiając w imieniu oczywiście własnym i wszystkich, którzy będą Ciebie oglądali. Dziękuję bardzo i również pozdrawiam i pomyślności w tym, no, w tym nowym roku. Dzięki serdeczne. Dzięki. Pozdrowienia.